Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, który daje zbawienie. Prosimy się, abyś przyjęcie bezjawiednictwo na świętej Marii Panie, niebo przyjęty, doprowadził nas do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Teraz nastąpi błogosławieństwo i poświęcenie ziół i kwiatów. Niepokalanej i w niebo wziętej Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa, Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być. Bukiety kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, które przynosimy dzisiaj do Kościoła, oznaczają duchową dojrzałość Maryi i bogactwo łask, jakimi Bóg od wieków obdarzył Matkę swojego Syna i naszą. Za przyczyną Królowej Nieba i Ziemi prosimy Boga, aby te zioła, kwiaty i owoce przez Niego pobłogosławione służyły dobru ludzi i zwierząt. Panie nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża na pożywienie i lekarstwo dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi obfitość wody i promieni słońca, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy nadejdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas niosących pełne naręcza dobrych czynów przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica w niebo wzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.